Dzisiaj po godzinie 12 Centrum Dowodzenia Straży Pożarnej otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Sokółce na ulicy Białostockiej. Budynek znajdował się pod lasem za Agrino. Po dojechaniu na miejscu zdarzenia strażacy ewakuowali kobietę w starszym wieku, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Została ona przekazana dla zespołu ratownictwa medycznego. Budynek zamieszkiwał również mężczyzna w starszym wieku, który wydostał się samodzielnie z płonącego domu. Osoby poszkodowane nie odniosły poważniejszych obrażeń. Ogień pojawił się na poddaszu drewnianego budynku pokrytego blachą. Strażacy, aby ugasić pożar, musieli wykorzystać podnośnik i za pomocą piły spalinowej umożliwić pokierowanie strumienia wody do środka budynku. Do akcji zadysponowano 8 jednostek Straży Pożarnej. 3 zastępy JRG Sokółka w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Rozytranki Starej, Kamionki Starej, Jacowlan, Lipiny oraz Kuźnicy. Aktualnie trwa dogaszanie i rozbiórka spalonej konstrukcji domu. Na czas trwania akcji rejon powiatu zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna z Szudziałowa.